Cześć, tu Hilpitero, witam was w kolejnym odcinku Rasiek Reaktywacji. Jak wiecie, doszliśmy do pierwszej ligi, tak jest. Ale sprzedałem moje dwa składy włosko-brazylijsko-BPL-skie. Kupiłem jeden nowy, ale sprawdźmy wpierw, za ile się sprzedali nasi zawodnicy, bo to jest bardzo ważne. Okej, to jest nieważny zawodnik. Jakiegoś brązowego, to mamy kondycję i będzie zaraz po kolei. Tiote 750. Kabul 1300, bo teraz się ogólnie skończył Crash Market i wszystko poszło do góry. To trochę na nich straciłem, bo tylko się w połowie zorientowałem, że mogę wyższe ceny wstawiać, ale nieważne. Morales 850, DDT 1400, to jakieś dzikie menike się wkradły za 2K. To jakiś ten, Andre Santos za 500, Pato za 1300, stroje Barcelony, których nie widziałem, za 250. Tu, o, widzicie, formacja zdrożała chyba z 500, a Beatty za 600. Louis za 2500, Walker za 1000, trochę taniej wszystkich posprzedawałem, później zobaczyłem Mikolaj 1100, to jest jakiś De Rossi, Lucas Leiva za 500, DH 1100, Gibbs 950, Remy 1800, Jones 600, Lucas 1500, Abate 2600 i jakiś ziomek za 15K. To jest mój skład. Liga Portugesa Italiano, tak to nazywałem. No i popatrzcie, to jest bardzo ładnie, proszę bardzo. Remy po raz kolejny, to jest Frey, przepraszam. Po raz kolejny Danilo, Samuel, Mangala, Insua, Butinho, Guarin, Inform, Gonzalez, Palacio, Muriel i Rodriguez. Ogólnie skład dedykowany pod Rodriguez'a, chciałem go wypróbować i przy okazji stworzyłem taką hybrydę. Kto będzie naszym przeciwnikiem? Dajcie im przeciwnika, poproszę. Halo? Serwery EA? Jesteście tam? Okej. Grałem z takimi teamami, no nie powiem. Nie jest taki słaby, bo ma i kompany, ale tu. O, proszę bardzo, już mamy taktykę, proszę bardzo, mamy taktykę. John Terry, słaby punkt. James Rodriguez. Rodriguez! Ojej, daleko. Ten zwodzie nie miał w ogóle mocy. On się wraca w jedno i drugą, ale na pomoc to nie jest dziwne! Cazorla! No cóż, nie zaskoczyła mnie ta bramka. Się czaiło od jakiegoś czasu już pod moim polem karnym, a teraz w ogóle zza pola karnego przymierzył i bym wyszedł. Cazorla jest pod tym względem bardzo dobrym zawodnikiem, bo nie można go nie doceniać. No nie! Nie wierzę. No panowie, ej! Kto tam skakał? No Insua, to się nie zdziwi, ale. No tam trochę się nie zrozumieli, panowie, ale jest świetne zagranie! Muriel przy linii bocznej! No, Czech tutaj z kłopotami wyraźnymi. Ej! Rzut karny, znaczy rzut karny, czerwona kartka, dziękuję! Ashley Cole, hello! A raczej goodbye! Go to KFC, bitch. Spalony. Tak, bo nie było innego wyboru, co? Stał Rodriguez, no nie powiem. Chyba za blisko niego stali jego rywale. Nie mogę z niego podać. Po pierwszej połowie 2-0 dla mojego rywala, ale powoli odzyskuje kontrolę po tej czerwonej kartce. Teraz tylko Muriel, nie spierdol. Muriel! Uch! Jakby tak przeszło rykoszetem. Nie, Rodriguez. Coś może być i Rodriguez. Samuel! Pięknie, bramkarz popełnił błąd. Samuel wykorzystuje ten błąd. Jest 1-2. Tam myślałem, że może być problem, bo nadchodził Mangala, mógł przeszkodzić. Ale Samuel świetnie wykorzystał błąd. Nie wiem, kto tam stoi. Chyba Czecha błąd. Ej, no Guarin. Palacio był wolny. Ładnie, teraz mi przejdzie. Dobra, jest Danilo. W końcu trzeba wykorzystać jego moc. Cóż za piłka, proszę państwa. What? Słupek. Okej. Teraz już tego nie zmarnuję. Przepraszam, nie chciałem tej zrobić, bo to takie bardziej jak pokaże się rywal albo coś, a ja
Nie upokarzam go, tylko doprowadzę do remisu. No, sędzia mi zagrodzi, w pewnym momencie dojść się do piłkarza. Piłka, znaczy naleciała jeszcze nawet na takim groźnym pułapie. Jest, teraz okazja, kapitalnie, James Rodriguez. Muriel, musi być gol. Jest! 3-3! Palacio! Palacio! Muriel! Muriel! Dwa gole w przeciągu 3 minut! To jest jak mi się podoba. Palacio, świetna akcja dwójkowa. Palacio, Muriel. Muriel, volley pod rękoma. Pod nerką Czecha i jest 4-3. Czy będzie sweat? Fuck! No! Brawo! Brawo panowie, brawo! Jak gdzie obrona była, nie mam zielonego pojęcia. Sam Mangala bodajże został. No tak, no. Brawo, 4-4, no ale... No takiej walce zremisować. Z przewagą, no. Muriel strzela hat-tricka tobie. A ty tego nie wygrywasz. No cóż! Trzeba iść dalej. Mam nadzieję, że następny mecz będzie lepszy.